Powiedz mi, jak był Park Jurajski i był tam, była ta scena, że włączył im się prąd z powrotem i ta laska siada do komputera i mówi: znam ten system operacyjny, to jest Unix. I ten Unix faktycznie tak wyglądał. Czy to ma jakiś związek z Linuxem? Fun fact, ten menadżer plików, który jest, można go sobie skompilować i można go sobie zainstalować. To będzie jedno zadanie dla Ciebie. Będę miał komputer z Parku Jurajskiego. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Jest tutaj również... Podobno 2022 rok to będzie rok Linuxa. Łukasz masz na imię, albo z masło, ale w każdym razie wy pewnie wiecie, Łukasz zapomniał na moment, czemu tutaj jest, przyjechał na bitwę. Dostał wpierdziel, film możecie zobaczyć tutaj, ale przy okazji, skoro już tutaj jest, to chciałem go wykorzystać do jednej rzeczy. W każdym razie, obejrzałem nie tak dawno Łukasza film o graniu na Linuxie, podobał mi się, a że jestem zielony z Linuxa, stwierdziłem, kurde, nauczyłbym się. No a skoro już tutaj jest, no to co? To Łukasz, naucz mnie, a skoro jest tutaj również kamera, to stwierdziłem, że nagramy to i również dla osób, które są tak zielone jak ja, pośród was, będzie z tego fajny poradnik. Tak, trzeba głównie pamiętać, że jeżeli mówimy o Linuxie i jego nauce, to musimy troszeczkę zmienić swoje nastawienie i trochę otworzyć się na to, że niektóre rzeczy robi się trochę inaczej niż na Windowsie. Niektóre mogą nam się z perspektywy czasu bardziej spodobać lub też nie. Jest to zupełnie inny system i niektóre rzeczy robi się inaczej. Ale nie jest to wcale takie trudne i dzisiaj zaczniemy sobie od takich podstaw i mam nadzieję, że uda mi się je wytłumaczyć w dość prosty sposób, więc nie będziemy tutaj wchodzili w jakieś takie mega gruntowne szczegóły, ale postaram się to na trochę uproszczeniach wyjaśnić tak, żeby to było jak najbardziej jasne. Dla ciebie i dla wszystkich. Czy to będzie taki troszkę Linux dla idiotów, jak była ta seria książek? Bo ja przyznaję szczerze, że tak pod kątem Linuxa mogę powiedzieć, że jestem idiotą, nic nie wiem. To ja bym ci zadał pierwsze pytanie. Ale to jest w sumie od tego można by zacząć, to jest dziś ciekawa sprawa. Linux, to jest system operacyjny, tak? Tak. Błąd. Nie, to jest Linux. Już go mam, widzicie? Nie, chodzi o to, że Linux jako sama nazwa w sobie to jest nazwa jądra systemu. Okay. System operacyjny de facto nazywa się GNU, dlatego pełna nazwa systemu de facto to jest GNU / Linux albo GNU plus Linux i teoretycznie mógłbyś mieć system GNU z innym kernelem, na przykład GNU Hurd, były takie próby kiedyś. GNU Hurd. No dobra, no to dawaj ten GNU. Albo możesz mieć na przykład też Linuxa bez GNU, możesz mieć Linuxa Alpine. Alpine, to samochody takie fajne są. Alpejskie takie. Tak, tak. Alpina bym chętnie przygarnął i pojeździł, ale przygotowałem dzisiaj laptopa, na którym postawimy sobie Linuxa, wrzucimy tam ten cały gnój i ja będę z tego laptopa korzystał przez tydzień. I mam zakaz korzystania z innych komputerów, zobaczymy. Naprawdę? A aż tak hardkorowo chcesz? No myślę, no że dobrze, tak, no kurczę, no jak korzystać, inaczej się nie nauczę. Należy. Inaczej się nie nauczę. Pamiętajcie potem, żeby Kamilowi psychę pozbierać, bo ja nie wiem, czy będę miał, czy ja dam radę. Dobra, zaczynamy. Dobrze, Kamil, świetnie. Bardzo się cieszę, że chciałeś sobie zacząć używać Linuxa. To jaką dystrybucję byś chciał? No nie wiem, myślałem, że ty mi powiesz jaką. A właśnie, więc zacznijmy może od tego. Jeżeli chodzi o Linuxa, to mamy różne dystrybucje, czyli można powiedzieć różne wersje. Teoretycznie na każdej z wersji jesteśmy w stanie uruchomić te same programy, natomiast różnią się one różnymi rzeczami. Takie najbardziej oczywiste, co rzuca się w oczy, to to, że różnią się wyglądem, co nie do końca jest prawdą, bo wygląd na każdej dystrybucji możemy sobie dostosować, tak jak masz na Androidzie launchery, sobie możesz wgrać dowolny wygląd. Tak samo można zrobić na Linuxie, można sobie wgrać inne środowisko graficzne bez większych problemów. Natomiast te większe zmiany, które dotyczą, to jest przede wszystkim to, jaki mamy menadżer pakietów, jakie programy są dostępne od razu, że tak powiem, bez większego kombinowania, różne tam optymalizacje pod spodem, właśnie wybór różnej usług systemowych, tak, czy mamy tam systemd, OpenRC, tak za bardzo już w szczegóły zacząłem wchodzić. Czy to jest troszkę tak jak z Windowsami, że mamy Windows 7 i Windows 7 to był kultowy i wszyscy go kochali, a potem był Windows 8 i był taki, no nie za bardzo, ale niektórzy lubili, bo było trochę pod górkę, a potem wyszedł Windows 10 i znowu wszyscy kochali, a potem Windows 11 i nie bardzo. Nie, właśnie to jest trochę tak, że masz równolegle, one są równolegle rozwijane przez różnych ludzi i warto pamiętać o tym, że tak naprawdę mamy kilka takich głównych dystrybucji i na podstawie
ich są potem tworzone kolejne jakby odnogi, kolejne iteracje na podstawie kolejnych dystrybucji, tak? I z takich głównych ja przynajmniej wymieniłbym Debiana, Archa, Fedorę, czy ogólnie Red Hata i te wszystkie inne podobne. Mhm. I warto jest wiedzieć to, że na początku, jeżeli ty nie wiesz, jaką chciałbyś dystrybucję, znajdzie się mnóstwo osób, które będą doskonale wiedziały, jaką ty chcesz dystrybucję, mimo że nie mają pojęcia. Tak. I kogo zapytasz, taką dostaniesz odpowiedź. Dokładnie. Tak jak na każdym zresztą chyba forum komputerowym jest tylu specjalistów, ile jest, jest tyle opinii, ile jest specjalistów i tutaj chyba z Linuxem to już jest naprawdę jest wysoki poziom. Jest ogromna fragmentacja i prawda jest taka, że nie ma nigdy dobrego wyboru. I trzeba to po prostu subiektywnie sobie ugrać. Z takich najpopularniejszych, co ludzie wybierają na początek, to jest Ubuntu, to chyba pierwsze, co przychodzi ludziom do głowy, tak? No dobra, ale mi się spodobała tak nazwa, jak wymieniałeś, spodobała mi się Fedora, bo Fedora no to jest ten fajny kapelusz, co miał Indiana Jones i w ogóle jest ten mem taki, że robisz tam 360 no scope i potem robisz tips Fedora, mm-hmm. nie? Więc ja bym chciał Fedorę, ale nie wiem, czy to jest dobre dla początkującego głąba takiego jak ja. No dobra, chciałeś Fedora, niech będzie Fedora. No dobra, Fedora. Mój Boże. No to w pierwszej kolejności. Chciałeś Fedorę, proszę. Dystrybucja, która bazuje na Red Hacie. Wchodzimy sobie w pierwszy link, get Fedora. Bierzemy Fedorę Workstation, pobierz teraz. No i my sobie pobieramy Fedora Media Writer, czyli takie narzędzie, które zrobi nam bootowalnego pendrive'a. No podobnie tak jak robisz instalację Windowsa na pendrive'ie. Pamiętajcie tylko, że to skasuje wam całą zawartość pendrive'a. No i patrz, tutaj masz taki instalator, zgadzasz się, tak, instalujesz sobie instalator i teraz ci usunie Minecrafta. No no, tylko nie Minecrafta! No i tutaj możemy sobie wybrać automatycznie, pobierze ci ISO i zrobi ci pendrive'a. Tutaj masz jakieś oficjalne wydania, Fedora Workstation, czyli to, co myśmy chcieli. Mhm. O, i na przykład tutaj możesz sobie pobrać różne wersje z różnymi interfejsami graficznymi, na przykład z KDE, XFCE, LXQT, Mate, Cinnamon, LXD, masz nawet i3, wow, nie wiedziałem, że jest taka wersja. A czy na tym etapie nie powinniśmy wybrać tego środowiska graficznego, które jest w Parku Jurajskim? Nie, to jest po prostu jako program. A okej, dobra. Sobie klikasz i masz. Dobra. Więc my bierzemy oficjalne wydanie Fedora Workstation, wersja, bierzemy najnowszą, czyli 36, 64 bit, tak. No i mamy naszego pendrive'a, cyk, pobierz i zapisz. No i teraz czekamy. Tak, bo Kamil ma słaby internet w biurze. 500 kilobajtów na sekundę. I co teraz robimy? I teraz się zapisuje jakby pobrane ISO na pendrive'a bezpośrednio i będziesz miał bootowalnego pendrive'a. No to pięknie. No i musimy sobie w BIOSie oczywiście wybrać odpowiednią kolejność bootowania, żeby odpaliło się z pendrive'a. No i także to niezależnie od tego, czy instalujemy Windowsa czy Linuxa, no to musimy wyłączyć Secure Boot, jeżeli chcemy, żeby odpaliło nam się cokolwiek z pendrive'a. Więc musimy go wyłączyć. Dobra, no to masz instalację, no to lecisz, Kamil. Czy to wybuchnie? Install to hard drive, nie chcę try, tylko chcę tak, install to hard drive. Tak, bo właśnie to jest spoko, że możesz sobie na przykład wcześniej wypróbować, jak to wygląda z pendrive'a, nie instalując nic na dysku, no ale ty chcesz zainstalować. I fajne jest to, że na przykład jakby ci się kiedyś Windows wysypał, a potrzebowałbyś czytać sobie pliki na przykład z dysku z Windowsem, no to sobie odpalasz tak z pendrive'a i możesz sobie pliki odczytać normalnie. No i w sumie rozpocznij instalację i dzieje się cała magia. Widzę, że robi ci system plików BTRFS. Dobra, no to co? Klikamy tutaj teraz rozpocznij konfigurację i zakładam, że będzie fajnie. Usługi ustalania położenia chcemy? Up to you. Nie chcemy. Automatyczne zgłaszanie problemów też nie chcę. Ja będę zgłaszał do ciebie problemy. Włącz repozytora stron trzecich. No właśnie, i to jest jedna rzecz, na którą trzeba uważać. Ja bym to włączył, bo to są dodatkowe aplikacje, które możesz chcieć, w tym między innymi sterowniki NVIDIA, które ty będziesz potrzebował, więc tak, ty zdecydowanie chcesz je włączyć. Dobra. To jest na przykład taka integracja, że możesz mieć integrację z Google Drive'em, tam chyba z Microsoftowym tym dyskiem, albo z Nextcloudem, jak masz swój, ale to na razie pomiń sobie. Tak, no. Kamil Fedora. No dalej. Hasło sobie musisz. A muszę? Musisz. Okej. Jakieś proste sobie ustaw. No, tada, już. Gotowe. Okej, okay, no to masz swój pulpit, Kamil. Pusty. Zupełnie. Pusty, zupełnie pusty. I teraz tak, kwestia dla ciebie. Co pierwsze robisz na laptopie? Przypuszczam, że pewnie przeglądasz internet, nie? Nie, pierwsze co robię na każdym laptopie, jakiego mam, no to ogólnie, no to wiadomo, że sterowniki instaluję od karty graficznej. Druga rzecz, instaluję Heroesów 3.
A Chroma nie instalujesz? A no tak, tak, racja, zgadza się. Chroma, to znaczy wiesz co, ja wolę Firefoxa akurat. Tak? Tak. O, no to mam dla ciebie dobrą wiadomość, bo jak sobie dasz tam podgląd, to już masz zainstalowanego Firefoxa. No i pięknie. Dobra. O, jest Firefox, wygląda normalnie, czyli mogę sobie teraz pobrać sterowniki NVIDII? Właśnie, kwestia taka, możesz teoretycznie wejść na stronę NVIDII i to pobrać, ale akurat fajne w Fedorze jest to, że ona akurat daje ci repozytorium wbudowane. I teraz tak, jak na przykład pobierasz aplikację na telefonie, chciałbyś sobie pobrać, nie wiem, Spotify albo właśnie Chroma, to co robisz? Wchodzisz na stronę producenta, czy wchodzisz do sklepu? Do sklepu. I tutaj również masz taki sklep. Okej, czyli jest odpowiednik Google Play'a tutaj. Tak? Można tak powiedzieć. Dobra, więc jak sobie dasz podgląd. I tak, tutaj masz na samym dole, masz wszystkie aplikacje, ale tutaj, tak jak już słusznie zauważyłeś, masz oprogramowanie. A tutaj w ogóle troszkę jak w komórce to wygląda, tak jakbym miał kliknąć i zaraz by mi wyskoczyły zainstalowane apki. No, kliknij zresztą. No. Mam pudełka, mam monitor systemu. Zgadza się. Fajnie, zobacz. Czekaj, kliknę sobie monitor systemu i co mi tutaj się pojawia? No daj zasoby na przykład. Procesy i zasoby. Masz obciążenie. No. Dobra, czyli do tego sobie wchodzimy, tak, do podglądu i teraz oprogramowanie i tutaj jakbym chciał sobie znaleźć sterowniki do NVIDII, to co, klikam tutaj to i robię NVIDIA. O! I NVIDIA Linux Graphic Driver. Bardzo dobrze. A tutaj ten, czym się różni? To jest starsza wersja, bo ta jest, no jak sobie klikniesz ją, kliknij sobie tą wyżej, to zobacz, tutaj masz wersję, czyli to jest ta 515, czyli to jest ten najnowszy sterownik, a wcześniej miałeś ten, który był starszy. Natomiast zanim tu jeszcze przejdziesz, pozwól, żebym cię przecofnął troszeczkę, daj wstecz. Bo tu zobacz, masz jeszcze aktualizację do zrobienia. I od tego bym tak naprawdę zaczął. Zresztą podobnie jak na Windowsie, jak instalujecie świeżą instalację, powinniście zrobić najpierw aktualizację. To samo tobie polecam, żebyś zrobił tutaj. I co trzeba? Aktualizacja systemu, pudełka, edytor tekstu, Firefox, wszystko to potrzebuje aktualizacji. No to posiedzimy tutaj chyba na tym necie troszkę, no ale dobra. Aha, bo ty... O. Few moments later. No, to aktualizacje się zrobiły, to proszę ponownie uruchomić. Nie można zainstalować aktualizacji. Czyli po prostu weź i manualnie sam uruchom ponownie. Okej, dobra. Dobra. I co teraz chcemy? Sterowniki. Tutaj, sterowniki. Zobacz, czy się na pewno wszystkie aktualizacje zrobiły. Wygląda na to, że tak. Świetnie. Dobrze, odkrywaj. Tu szukam i NVIDIA. Okej. Tak. Tak jest. Zainstaluj, panie. I miejmy nadzieję, że się nic nie wywali, bo czasami instalowanie sterowników jest... delikatnie mówiąc, ryzykowne. Tak, bo generalnie co? On teraz siedzi... NVIDIA teraz powinna być nieaktywna? Tak, najprawdopodobniej w tym momencie jest nieaktywna lub używa otwartych sterowników, z czego te otwarte sterowniki do NVIDII można powiedzieć, że działają. To znaczy wyświetlają obraz, tak? Natomiast jeżeli chciałbyś faktycznie jakąś grę na tym uruchomić, to no najczęściej jest po prostu sieczka, nie? Okay. Warto też powiedzieć, że to nie do końca jest wina samego Linuxa, tylko trochę bardziej NVIDII. Dopiero teraz ostatnio się coś zmieniło, że zaczęli współpracować ze społecznością i ma być otwarty sterownik, przynajmniej jego niektóre elementy. AMD na przykład ma bardzo dobre otwarte sterowniki pod Linuxem i działa jakby z bomby, nic nie musisz instalować, po prostu instalujesz Linuxa, już wszystko masz zainstalowane. No to jest ich podejście, nie? Że otwarte sterowniki, tak ostatnio o tym się tak, też FSR otwarte, wszystko dla wszystkich. I to jest spoko, bo koniec końców wygrywają na tym wszyscy. Oni mają dobre sterowniki z pomocą społeczności i ty masz dobre doświadczenie, tak? Dlaczego nie jest obsługiwany sterownik, proszę pana? No właśnie, i tu zaczynają się schody z własnościowymi sterownikami, że czasami po prostu jest jakiś problem. Może no to dobrze, o to chodzi? Powiedzmy, że teraz nie wiesz jak to zainstalować, to jakbyś poszukał rozwiązania? No ja bym sobie poszedł do internetu i pobrał sobie ten sterownik, który mnie interesuje z sieci, skoro tutaj coś ma jakiś nieogar, no to w takim razie, aha, znowu się zrobiło, dobra, więc tutaj wchodzę do Firefoxa i proszę bardzo, 1060 tutaj jest i nie Windows, tylko Linux 64-bit. Ja. Znowu, dużo mniejsze sterowniki. A jaka to jest wersja? A ty widzisz też jakaś 495, starsza, ta, starsza. Chyba, że ten, że do twojej karty właśnie nie ma tych nowych sterowników i być może dlatego... O, to wiesz co w sumie mógłbyś spróbować zrobić? Może możesz te starsze pobrać, co są tam w sklepie. Ale chcemy pobrać też te?
Nie wiem, czy będziesz wiedział, jak je zainstalować. W sensie ja ci mogę powiedzieć, ale to jest zwykle dużo więcej roboty. I ogólnie, jak miałbym coś polecić, to raczej bym szukał tego w stylu, że masz w ten sposób. I wtedy jest spora szansa, że będziesz miał poradniczek, kroczek po kroczku. Ustaliliśmy, że jest to wina bardziej Nvidia, ale na razie sama instalacja sterowników jest dosyć problematyczna. Przypomina mi to, wiesz co, troszkę? Co? Windowsa 98. Gdzie nie było tego, że instalujesz sobie Windowsa i tam leci ci wszystko i tak dalej, podłączasz sobie USB, plug and play, wszystko jest? Nie. Do wszystkiego musiały być sterowniki i najczęściej trzeba było je mieć na płytach najpierw w ogóle, żeby do czegokolwiek się połączyć gdzieś na świecie i myśleć o tym, żeby pobrać coś ewentualnie. Sprawdzam właśnie, jakie masz te układy graficzne, czyli jest 1060 Mobile. Mobile. Jest Integra. Jest. Onboard. Jest. Mobile. Tak, i ty masz kernel driver in use, czyli ty masz, no nigdy nie umiem tego przeczytać. NWO. Tak, i to są otwarte sterowniki. To dobrze. No właśnie nie. Aha, ten też nie jest obsługiwany, świetnie. Bo on nam nie pokazuje w ogóle całego błędu, który jest. AKMOD NVIDIA. Czyli teraz, jeżeli zrobimy sobie DNF install AKMOD NVIDIA, czyli tak jak mieliśmy tutaj. A co to jest DNF, powiedzmy? DNF to jest twój menadżer plików, czyli za pomocą DNF-a możesz zainstalować sobie jakieś aplikacje, odinstalować, zaktualizować i tak dalej. To jest tak zwany menadżer pakietów, czyli możesz za pomocą tego instalować programy. Czyli najpierw wpisuję ten DNF jako narzędzie, którego chcę użyć i potem komenda, co ma zrobić. Tak. Install AKMOD NVIDIA, dobra. To jest po prostu odpowiednik dla tego. To, co mamy, to jest po prostu graficzny odpowiednik. Ale można który nie działa. Który nie zawsze działa. Dlatego wiele osób się śmieje, że hehe, linuxiarze używający terminala, żeby zainstalować przeglądarki, bo tak jest po prostu szybciej. A jak coś nie poszło, to widzisz dokładnie, co nie poszło i dlaczego nie poszło. No dobrze. Czyli jednak faktycznie ten żart jest prawdziwy, że trzeba jednak siedzieć i hakować. Teraz patrz. Pytałeś wcześniej, czemu ten sterownik jest taki mały i tutaj masz dokładnie rozpisane, z ilu elementów on się składa, jakie tu są zależności. Mhm. Czyli widzisz, że to waży ileś tam kilobajtów, to tutaj jakieś kilka mega i tak dalej, to są potrzebne zależności, które są. I finalnie masz po zainstalowaniu 700 mega. Czyli normalnie. W porządku? W porządku. No niestety, nie obyło się bez terminala. Widzę, że jesteś niepocieszony. Nie, terminal mi się podoba, ale no jednak gdzieś zaczęły się schody tak na bardzo wczesnym etapie instalacji tego Linuxa i konfigurowania, może już bardziej konfigurowania laptopa do użytku. Pojawiły się jakieś takie schody, gdzie osoba zupełnie niezaznajomiona ze środowiskiem mogłaby mieć problem. Tak, tak po prostu. Już się zaczyna googlowanie, już się zaczynają jakieś problemy. Tak, i terminal, i hakujemy, i tak dalej. Bo wcześniej, no okej, tutaj zdublować się ekran, i tutaj jest przeglądarka, no to wszystko łatwo, fajnie, i tak dalej. A potem nagle, sorry, nie zainstalujesz tego tak. Następne twoje zadanie to będzie instalacja Steama, zobaczymy, jak sobie poradzisz. Dobra. Podobno zainstalowano, więc teraz podobno musisz zrobić restart. Dobra. Komputer się uruchomił ponownie, wpisz Nvidia, zobaczymy, czy jest driver. Tu i Nvidia. Mhm. Chyba jest. Jest. Wygląda na to, że się zainstalowała wersja sterownika 1565.01. Fajna. Wygląda na to, że faktycznie driver się zainstalował. Mam nadzieję, że będzie działać. To teraz co? Steam? Bo generalnie co jest mi potrzebne tak do pracy na laptopie? Mhm. Przede wszystkim przeglądarka jakaś internetowa, gdzieś tam maile, nie maile, obsługa kanału i takie tam pierdoły. No to już jest. To już jest. Sterownik graficzny do karty mamy, więc tutaj jest ok. No to teraz przydałoby się jeszcze coś do rozrywki, czyli Steam. I spróbuję sobie ze sklepu sprawdzić, czy jest Steam. Mówiłeś, że Steam powinien być. No i jest, dobra. No i jest. No i jest. I zainstaluj. Steam z Steamem. Ja czekam na Goga. No dobrze. Jeżeli chodzi o gry z GOGa, albo z Epic Game Store, albo z Ubisoft Connect, mamy na to kilka opcji. Jedną opcją jest taki program, który nazywa się Lutris i za jego pomocą można instalować nawet stare gry z płyt, więc to jest jedna z opcji, ale w przypadku GOGa, jak ty mówisz, to jest coś takiego, co się nazywa Heroic Games Launcher. I on jest zarówno do Epic Games Store, jak i do GOGa i tam sobie linkujesz swoje konto i wtedy możesz sobie pobierać gry. No i pięknie. I bardzo pasuje, bo przecież będziemy grać w Heroesów, więc heroiczny launcher gier bardzo pasuje do okazji.
tak zwanym międzyczasie, jak nam się tutaj instaluje Steam, możesz poszukać w sklepie, czy jest Heroic Games Launcher, bo nie wiem, szczerze mówiąc, czy tutaj jest na Fedorze. Heretic, szczerze mówiąc. Nie. A Lutrisa spróbuj. O, Lutris w razie czego jest. Dobra. No to możesz na przykład Lutrisa zainstalować jeszcze. Fajnie jest jakiś taki... Co łasica. To jest? Łasica. No. A nie, Lutris to chyba z łacińskiego. Wydra. O kurde. Wydra. No to zainstaluj Wydrę. Okej. Okay. No, so far so good. W sumie tak naprawdę jakby nie te sterowniki, to wszystko by dało radę wyklikać. Tylko właśnie, nie możesz tego jeszcze zainstalować, bo nie zrobiłeś kroku, o którym ja mówiłem na filmie o graniu na Linuxie. No. Musisz dać Steam. Ustawienia. I teraz musisz dać Steam Play i Enable Steam Play for all other titles, Proton. Okej, okay, eksperyment. I teraz ok. Trzeba zrestartować i już będziesz mógł instalować gry spod Windowsa. O, i zobacz, i odpalił ci się Lutris. I tutaj na przykład zobacz, masz już swoje źródła i jak się zalogujesz do którejś z tych źródeł, to od razu będziesz miał wszystkie swoje gry. Dobra, mamy tutaj gierki, jest wszystko, fajne gry i jest Heroes. Proszę. Winę. Install. Jak widzisz, tutaj ci ścieżkę pokazuje, czyli w twoim katalogu domowym, w folderze gry, będziesz miał GOGa, Herosy i tak dalej. No to dawaj install. Install. I teraz pobierze się Lutris Wine, czyli Wine to jest taka warstwa emulacji, coś jak Proton, że emuluje właśnie aplikacje z Windowsa, czy tłumaczy je po prostu na to, żeby było zrozumiałe dla Linuxa. No jak a, się pobierze, myślałem, to... że już czas na wino. O, język instalacji, może być polski. Mhm. Okej. Okay. Zadziałało od strzała. Jesteś zadowolony? Tak. Podstawowa funkcja... Momencik. Podstawowa funkcja patrz, laptopa... też działają, działają skróty, co też wcale nie jest takie oczywiste, ale działają z bomby. Więc okay. To Fedorka fajnie akurat ogarnięte ma. Dobrze. Fedorka bardzo fajnie. Podstawowa funkcja laptopa spełniona, czyli odpala Heroes trójkę. Ale teraz to, o to, czego ci nie powiedziałem jeszcze, a może to być ciekawym ćwiczeniem, to Heroes of Might and Magic 3 tutaj mam w GOGu w oryginalnej wersji, a przydałby się jeszcze tutaj HD mod, którego musimy sobie pobrać, tak żeby mieć lepsze tekstury, żeby sobie rozdzielczość ustawić wyższą, bo tutaj widzisz, co się dzieje. Czyli piszemy HD mod i jaskinia Behemota może być. Pobierz najnowszą wersję, proszę bardzo. Dobra, a, to jest pozwól. Setup exe. No to dobra, możemy spróbować, czy to zadziała. Jak klikniesz z dwuklika, no to nie masz czym otworzyć exe, więc możesz wyszukać w menadżerze oprogramowania, że chcesz Wine. Tylko Wine nie mamy zainstalowanego, jakby. Mamy konkretną wersję dla tego zainstalowane. O, niby już się zainstalowało. Być może ten instalator zadziała. Tak, musisz wgrać sobie jeszcze mono za pierwszym razem. No generalnie z tym jest problem, bo jakbyś miał po prostu pliki do przekopiowania, to bardzo łatwo, to bez problemu. Natomiast z takimi egzekami i modami może być problem. No, zobaczymy. Najwyżej będziemy grać w oryginał, no trudno. A, jednak działa. Proszę bardzo, tylko że nie mamy C Program Files, tylko mamy... No właśnie, i tu. Teraz musisz... Ty, dobrze kminisz, no. I Games to było tak? GOG, no. I okej. Okay. A czekaj, weź rozwin to jeszcze. A widzisz, to jest podchwytliwe, to nie było to. Bo to jest dopiero, że masz strukturę plików Windowsa w tym folderze. I dopiero teraz musisz znaleźć chyba GOG Games, to będzie. No. I tu masz dopiero. I zobacz, okay. Rozwin to. Tak. O właśnie. Dobre. To było tricky, no. Fajne, okej, okay, podobają mi się takie rozwiązania. Dobra, okej, okay, czyli jest? Teoretycznie tak. No i zobaczmy. Chcę. Okej, okay. Nie wiem, czy ci stworzy gdzieś ten skrót na pulpicie, ale... No nie, pulpit? Where pulpit? Próbujemy? Wątpię, że się odpali, ale spróbuj. Okej, okay, działa. Okej, okay. To ja bym zrobił to w ten sposób. Weź daj wyjście z tego w ogóle. I teraz tak, wejdź sobie z powrotem tam do Lutrisa. I tak, możesz kliknąć prawym na to, dać konfigurę, daj Game Options i tu masz Executable, czyli plik wykonywalny. I wydaje mi się, że tu teraz musisz dać przeglądaj i musisz wybrać ten HD Launcher, który tutaj gdzieś jest. Czyli to prawdopodobnie. Dać zapisz i teraz uruchomić tutaj te Herosy. Co to jest? Twórz HD Exe.
Heroes 3 HD Exe. No to właśnie, to chyba to trzeba zrobić, tak? No. O, i teraz masz. No. O, działa. No to pięknie, dobrze. A możesz jechać do domu już. Wszystko mamy. No, powiem ci, tutaj było wiele etapów, w którym mogło to nie zadziałać, a działa, to jest... Całkiem sprawnie, w sumie sprawnie. Tak trzeba było tutaj troszkę pogmyrać i jest Shadow of Death, proszę bardzo, wszystko tak jak powinno się odpaliło. Dobrze, Łukaszu, to ja bym chciał teraz popatrzeć sobie na moje pliki, zobaczyć na przykład, przekopiować sobie coś z pendrive'a na ten, to jak to robię? No, a jak byś to zrobił? No bym podłączył pendrive'a, tutaj mam naprawdę takiego głupiego troszeczkę z... To możesz wziąć mojego. No, super. No i co, jak byś to zrobił? Nie wyskakuje mi nic. No a jakbyś chciał pliki przeglądać na Windowsie, to co byś zrobił? Otworzył eksplorator. No to szukaj. Pliki. Pliki, pliki. Było takie coś, faktycznie. Teraz już pamiętam, że była taka szafka. Dobrze, dokumenty. Jakiś, powiedz mi, dokumenty, to mnie nie obchodzi teraz w tej chwili. Inne położenia, bo chciałbym po prostu, o, komputer. I to jest to. Tak? I tutaj jest, rozumiem, nasz system operacyjny. Tak. I wszystko zainstalowane. Linux ma trochę inne podejście do zarządzania plikami, bo na Windowsie mamy dany dysk, tam mamy folder Windowsa i tak dalej. Na Linuxie to jest trochę inaczej, że masz ogólną strukturę plików i katalogi domowe. To jest ten twój drugi dysk. Jeżeli chciałbyś go zobaczyć, co tam jest, to możesz się teraz zalogować i możesz tam przeglądać te rzeczy. Tak, i tu masz swój drugi dysk, który masz tutaj z Windowsem, tak, i możesz sobie też przeglądać te pliki. No okej. Okay. Pendrive'a nie widzi i prawdopodobnie, słuchaj, to złącze USB w tym laptopie masz strzelone. Bo nie działało nam, więc musielibyśmy to zrobić w ten sposób. No jak sobie zobaczysz, to widzisz, od razu ci to by wyskoczyło wtedy tak, jak masz. No i sobie możesz kliknąć tutaj. No i ja tu mam jakieś ISO, jakieś exeki, sterowniki, to są prawdopodobnie do ThinkPada jakieś. Dobra, i po prostu jeżeli chciałbym sobie skopiować, to kopiuję normalnie i przenoszę, ewentualnie przenoszę. No możesz skopiować, no daj kopiuj. No i daj do dokumentów na przykład. A na pulpit jakbym chciał? Nie wiem, czy GNOME, to które środowisko graficzne masz, czy ono w ogóle ma coś takie jak ikony na pulpicie, to się chyba dało gdzieś włączyć, a to może być zadanie do ciebie, żebyś to poszukał, jak zrobić. A czy działa Ctrl-V? Oczywiście. Działa. Przepięknie. Czyli teoretycznie ulubione, katalog domowy, muzyka, wszystko tak teoretycznie jak w Windowsie tutaj bardzo tak, a podobnie. Tu swój katalog domowy to możesz właśnie sobie robić kolejne foldery i sobie trzymać tutaj rzeczy, możesz sobie przeciągać potem te zakładki. Tu masz właśnie te swoje gry z GOGa. Moi drodzy, to teraz odpalimy sobie Dooma, bo wiadomo, że Heroesów i Fallouta to można odpalić na Integrze, a mnie interesuje, czy bezproblemowo nam się przełączy teraz na kartę graficzną tę 1060. Także mamy już wszystko zainstalowane. Klikamy play i tak, zgadzamy się oczywiście. No słuchaj, wygląda na to, że coś się odpala. Zobaczymy, czy się odpaliła Integra czy Dedyk. Ale podobno w Linuxie tego Optimusa mieli ogarnąć jakiś czas temu i z tego, co czytałem, to podobno ma to działać już teraz całkiem nieźle. Nie wiem, sprawdzamy to pierwszy raz. Zwykle jak instalowałem Linuxa na ThinkPadach, to miałem tylko Integrę, więc... O! No widzisz, mamy od razu, że jest 1060. Jest nasz sterownik, który zainstalowaliśmy. VSync wyłączony. Słuchaj, no wow. Wygląda na to, że Optimus zadziałał. Ile masz? 70? 80 FPS-ów? Nie wiem, ile 1060 wyciągała zwykle na Ultra, ale to... Jeszcze laptopowo, ale myślę, że no nie więcej dużo wygląda, niż... Wygląda to chyba całkiem okej. Okay. Jestem pod wrażeniem, że w sumie się to odpaliło też z bomby, bez żadnego kombinowania. Czyli w sumie wychodzi na to, że na Fedorce póki co takim niezbyt intuicyjną opcją było zainstalowanie sterowników. Trzeba było to zrobić przez terminal, ale jak już się to zrobi, to działa spoko. I taki programik do montażu, jak pytałeś, zamiast Resolve'a, którego się dość skomplikowanie instaluje, akurat zabawne, na Fedorze bardzo łatwo się go instaluje, Resolve'a akurat, bo on jest pod CentOS-a przygotowany, a to w sumie dość podobne systemy są momentami. Ale wejdź sobie w oprogramowanie i sobie pobierz program, który nazywa się Kdeny Live. On jest moim zdaniem całkiem spoko. Nie ma. Co jest? Zrobimy tak. Nie ma tego w sklepie. I co zrobimy? Doinstalujemy ci taki jakby dodatkowy sklep, można powiedzieć. Dodatkowe repozytorium z aplikacjami. To jest zwany czarny rynek. Czyli no, jakieś nielegalne oprogramowanie. Nazywaj to jak chcesz. I tutaj masz właśnie jedną linijkę, którą musisz wkleić do terminala, żeby ci to zadziałało. Okay. Więc bardzo proszę, panie Kamilu. Robisz Ctrl-C. C. Proszę odpalić terminal.
raczej musisz Shift Insert albo prawym i wklej. I leci. I co teraz się te? Hasło musisz wpisać i gotowe. I teoretycznie teraz jak sobie przejdziesz do tej aplikacji oprogramowanie. Odkrywaj i tutaj i teraz się pojawi, tak? Teoretycznie powinny się chyba już pojawić. Tak. No. I będziesz miał teraz dodatkowy jeszcze repozytorium właśnie do Flatpaka i będziesz mógł sobie właśnie zainstalować dodatkowe aplikacje. I teoretycznie ten program jest całkiem spoko, on tak wizualnie trochę Sony Vegasa przypomina, szczerze mówiąc. Jak ja go kiedyś próbowałem używać, to nie do końca był zoptymalizowany jakoś super i przy 4K dość mocno się dławił. Nie wiem jak jest teraz, być może to poprawili. Jeśli dobrze czaję, to teraz chyba w ogóle ci doszło trochę więcej aplikacji. O, teraz już nawet masz Spotify tutaj od razu. Spotube mam, Musynka, Kongres. O, zobacz, masz już nawet Heroic Games Launcher. O, proszę. No. Czyli to dlatego nam to nie wchodziło, bo nie mieliśmy tego czarnego rynku. Nie mieliśmy tych repozytoriów dodatkowych. A tutaj właśnie są dodatkowe aplikacje z Flatpaka i teraz już je możesz instalować. No i pięknie. I teraz mam jakby odblokowany ten, jądro mam odblokowane. Nie masz jądra odblokowanego, masz po prostu więcej aplikacji tutaj w tym sklepie. No to fajnie, to generalnie tak, jeśli chodzi o instalację tego programu, to się instaluje. Nie będę cię prosił, żebyś mnie uczył jak montować w tym programie, bo to sobie sam ogarnę. Nie o to chodzi zresztą, chodziło o obsługę samego Linuxa. Także chyba w tej chwili ja już biorę ten komputer po prostu do siebie, a my się spotkamy za ten tydzień. I wymyślę ci jeszcze po drodze jakieś ciekawe zadanka, żebyś to miał za łatwo. Tak. No dobra, no to co? To bierzemy się do roboty. Żeby Kamilowi tak bardzo się nie nudziło pod moją nieobecność, zadałem mu kilka zadań do wykonania. Niektóre są stosunkowo proste, jak instalacja programu, niektóre troszkę bardziej podchwytliwe i na pewno będą wymagały od niego użycia wyszukiwarki. No, ciekawy jestem, jak Kamil sobie poradzi. No i moi drodzy, jesteśmy już 2 tygodnie od nagrania lekcji z Łukaszem. Korzystam z tego laptopa codziennie, nie tylko z tego, ale korzystam. No i teraz zadzwonię do Łukasza, żeby zdać sprawozdanie, jak mi poszły zadania. Dzwonimy. Tylulit. Jest Łukasz. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry. Jak tam twoja psycha? Moja psycha dobrze dosyć. I no fajnie się korzysta, powiem ci. Tak? Fedorka się spodobała? Całkiem. I teraz powiem od razu, jak z zadaniami. Łukasz mi dał jeszcze zadania domowe. No i ikony na pulpicie bezproblemowo udało się zrobić. Jak to zrobiłeś? Zainstalowałem takie rozszerzenie do systemu operacyjnego. Takie extension jakieś. Nie powiem ci nawet skąd teraz, ale zainstalowałem. I to rozszerzenie przy okazji miało funkcję drag and drop, która nie wiem w sumie czy jest od samego początku, ale wiem, że to było w tym rozszerzeniu i mogę kopiować pliki, tak jak mi dałeś tutaj zadanie, skopiuj plik tekstowy na pendrive, to bez problemu się udało, także luz. I mam ikony na pulpicie. Dobra. Kolejna rzecz, którą kazałeś mi zrobić, to ikony, mamy skopiować plik i jeszcze mamy mieć dock z aplikacjami non-stop widoczny. Mam dock z aplikacjami non-stop widoczny. I jak to zrobiłeś? Również zainstalowałem rozszerzenie. Bardzo dobrze. O to chodziło, tak to powinno się zrobić. Ty, co zainstalowałeś te rozszerzenia, to zainstalowałeś je właśnie do środowiska graficznego, które w twoim wypadku się nazywa GNOME. Więc tak. Do Gnoma zainstalowałeś rozszerzenia, bardzo dobrze. Tak, to była na pewno jedna z dróg, którymi można było to zrobić i fajnie, że się udało. Dokładnie, tak się udało. Zainstalowałem również Discorda, to poszło bezproblemowo. Zainstalowałem Microsoft Teams, także wszystko działa jak powinno. Jeśli chodzi o samego Discorda, to tutaj miałem troszkę problem, bo instalowałem go za pomocą tej konsoli, tak? Za pomocą terminala. Okay. I przez moment nie chciał mi otworzyć pliku, a potem się okazało, że źle wpisuję plik i po prostu nazwę pliku. Ale sam fakt, że musiałem... Czemu nie instalowałeś go przez ten z aplikacjami jakby program? Bo go tam nie było. Nie było go tam? Serio? No naprawdę nie było go tam i musiałem wejść na stronę i taka strona mi pokazała, że mam zainstalować jakiś Flatpak
i potem z tego Flatpaka mogłem zainstalować kolejną komendę, że instaluj tam, że aktualizować najpierw musiałem tego Flatpaka. Widzisz, ja tak trochę nie wiem, co robię do końca, ale robię to. No i zainstalowałem tego Flatpaka, zaktualizowałem go i potem się udało zainstalować Discord. Nie wiem, czy dokładnie to zrobiłeś, co myślę, ale wydaje mi się, że Flatpaka miałeś już wcześniej, że ja ci już to zrobiłem. Więc wydaje mi się, że co ty zrobiłeś, to po prostu dodajesz sobie dodatkowe źródło, z którego możesz instalować kolejne programy, w tym wypadku Discorda. Repozytorium chyba, tak? O tak właśnie, tak. Tak. Super, wydaje czyli dodałeś sobie repozytorium nowe. Okay. Tak, generalnie jeszcze mam takie przemyślenia same z korzystania tego. No właśnie, jak ci się z tego, Kamil, korzystało? Powiedz. Powiem ci tak. Udało mi się wrzucić bezproblemowo film na YouTube'a. Udało mi się normalnie przeglądać strony internetowe. Troszkę problematyczne jest dla mnie to, że jeżeli chcę sobie zainstalować Discorda, to muszę tam szukać jakichś komend i tak dalej. Plus jeszcze mam jakiś taki dziwny problem, nie wiem, czy to jest kwestia sprzętowa, czy może ty mi powiesz, czy to się czasem faktycznie zdarza, że na przykład jak instalowałem te rozszerzenia właśnie, żeby było widać ikony, czy żeby był ten dock non-stop widoczny z aplikacjami, to potrafił mi się zawiesić system. I zero responsywności, trzeba było wyłączyć komputer. I jak włączałem, to się okazało, że się zainstalowało w porządku wszystko, tyle tylko, że w międzyczasie podczas instalacji się zawiesił. Także nie wiem, czy to jest kwestia tej Fedory, że ona jest jakaś troszkę problematyczna, czy niestabilna pod tym konkretnym laptopem. Ja bym tutaj akurat nie winił stricte Fedory. Ogólnie GNOME jest znany z tego, że jeżeli zaczynasz pchać do niego bardzo dużo rozszerzeń, to może się po prostu robić niestabilny i może się właśnie zawieszać. Więc to nie jest stricte wina Fedory, to jest bardziej wina tych rozszerzeń i w sposób tego, w jaki akurat to środowisko graficzne, które ty masz, działa. Więc to jest bardziej wina tego. I przyznam się szczerze, ja trochę specjalnie cię podpuściłem pod to, żebyś nie miał takiej banalnej przeprawy, bo wiedziałem, że z tymi rozszerzeniami czasami są jajca i trochę zrobiłem to celowo, więc przepraszam, ale chciałem sprawdzić, jak sobie poradzisz, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to poradziłem sobie i fajne zadania w sumie i powiem ci, że jeszcze jak dodatkowo mam właśnie tę funkcjonalność, że jest pulpit widoczny i są te i ikony plus mam dock z aplikacjami widoczny non-stop, no to kurczę, korzysta się zupełnie normalnie jak z Windowsa do momentu, w którym przychodzi jakaś potrzeba, gdzie trzeba coś zainstalować nowego i tak, no nie jest to takie automatyczne, ale jakby podoba mi się proces, że uczę się czegoś nowego, także nie wiem, czy nie pokorzystam sobie jeszcze troszkę z tego laptopa. Spoko, grałeś w Heroesy? Oczywiście, że grałem w Heroesy. musiałem zapytać, przepraszam. Ale super, wiadomo. No okej. Okay. Poradziłeś sobie naprawdę całkiem nieźle. Jestem z ciebie bardzo dumny. A ja jestem ci bardzo wdzięczny za to, że pokazałeś co i jak i otworzyłeś mi oczy na nowy świat. Mamy nadzieję, że również kilka par z waszych oczu otworzyliśmy tym materiałem na nowy świat Linuxowy. Dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenia, czy nie macie, czy chcielibyście się pouczyć ewentualnie po obejrzeniu tego filmu. No a teraz już ja dziękuję jeszcze raz Łukaszowi za naukę, a wam za oglądanie. Fajnie, że oglądaliście. No, tak, to ja wam powiem też BIOS. No, BIOS i trzymajcie się do następnego.